Cztery strony piękna w Chili Z. Zaprasza Kalina Bensira. Z nami dzisiaj Monika Lechowska-Wróbel. Cześć, Monia. Cześć, cześć. I spotkałyśmy się dlatego, że idzie sezon narciarski, a Monika jest wielokrotną mistrzynią Polski w narciarstwie alpejskim. Ten tytuł zdobyłaś 6 razy. 5 razy reprezentowała Polskę na olimpiadzie. Jednocześnie jest komentatorką sportową, dziennikarką, a zawodowo zajmuje się PR-em. Czyli czy mógłby być ktoś lepszy niż ty do powiedzenia nam, gdzie jechać, jak się przygotować i tak tym, co nie potrafią jeździć, a chcieliby iść na nartach, przybliżyć ten sport choć odrobinę. Kalina, wiesz, ty mnie zawsze zawstydzasz, dlatego że patrząc na ciebie, to kto może więcej powiedzieć o sporcie niż ty? Tak wyglądasz, tyle trenujesz. A ja powiem tylko tyle, że narciarstwo jest dla wszystkich. Proszę, powiedz nam, jak to jest? Od którego roku życia dziecko może jeździć na nartach? Bo się mówi, że za miękkie kości, nie za wcześnie, albo że ktoś jest za stary, ma osteoporozę i nie za późno. Obal mi te mity wszystkie. Po pierwsze, można zawsze się nauczyć jeździć na nartach. Znam ludzi, którzy po 40 założyli narty i mówili, o rany, nie dam rady. Nie, to jest spoko, bo na nartach się jeździ dla własnej przyjemności. To nie znaczy, że jeździć najlepiej. Nie, jadę i trzeba się umieć tylko zatrzymać i wtedy można zjechać z każdej góry. To jest pierwsza rzecz, której się trzeba nauczyć. Zatrzymać się. Dzieciaki, no powiem ci tak, z własnego przykładu. My wzięliśmy naszego syna, który nie jeździł na nartach, miał lat 4. Nie mieliśmy czasu, kiedy było śniegu pełno wszędzie, więc wzięliśmy go od razu na kasprowy. Wieźliśmy go na sznurku. Kto nie widział, to nie wie, co to znaczy. Goryczkowa i kocioł. Dokładnie. Natomiast powiem tak, później miał taką traumę, że rzucił kompletnie narciarstwo i dopiero jak dojrzał i mógł podejmować swoje własne, świadome decyzje, to powiedział, a teraz biorę snowboard i nie będę jeździł. Także to trzeba wyczuć i na pewno nie wolno dzieciaków zmuszać, ale nie ma też czegoś takiego, że ojej, za wcześnie czy za późno. Jeżeli chodzi i chce, to można próbować. Teraz sprzęt jest do tego taki dostosowany, miejsca są tak dostosowane, że spokojnie można znaleźć dla malucha już też coś. No później może katować. No. Tak, ale też uczyć się należy na błędach, czyli skoro Monika popełniła ten błąd i przed ścianą płaczu postawiła swoje dziecko i powiedziała, jedź, w razie czego ja cię złapię i zatrzymam, to my, te nasze dzieci, które mają jeździć na nartach, moim zdaniem powinniśmy przyzwyczaić do zabawy na śniegu, do zabawy z nartami, wsadzić im buty narciarskie, niech one w tej skorupie trochę podrepcą, niech bałwana ulepią, niech nauczą się równowagi na nartach i przekonają do tego, że chcą z tymi rodzicami na tych górach trochę pojeździć. Totalna słuszność, tak? Bo pomyślmy sobie, że zakładamy zawsze jakąś dechę, przyciągamy do nogi, więc te nogi są zupełnie skrępowane. Dużo trudniej jest skręcać, chodzić, no to rzeczywiście trzeba je z tym oswoić i nie wymagajmy od nich od razu, żeby jeździły. Tak, ale to jest uczucie, o którym mówią ludzie, którzy w dorosłym wieku zaczęli jeździć na nartach, bo ja zrobię wycieczkę do swojej osoby. Ja nie mam poczucia, że mam coś obcego na nogach, ale ja mam wrażenie, że się na tych nartach urodziłam, bo od bardzo, bardzo wczesnych... No właśnie chciałam zapytać, a kiedy zaczęłaś jeździć? Nie wiem, miałam 4 czy 5 lat, tego nie pamiętam. Ja po prostu pamiętam, że ja jeżdżę na nartach i nie mam poczucia, że mam coś obcego na sobie. Jak mi ktoś mówi, powiedz mi, jak ja mam zjechać albo popraw mi błędy. W życiu się tego nie podejmę, bo dla mnie każdy ruch jest tak naturalny, że on sam z siebie wychodzi. Tylko jest jedna kwestia. Całe życie jeździłam z trenerami i dzisiaj, będąc dorosłą osobą, mogę powiedzieć, okej, jeżdżę na nartach, ale wchodzą nowe sprzęty, nowe style i ciągle potrzebujesz trenera, żeby ci pokazał, co z tymi nowymi nartami zrobić. Masz styl karfingowy, przypomnij sobie styl przed 30 lat na stojąco nóżki razem. To jest zupełnie co innego. Po pierwsze się nie da na tych nartach, a po drugie, chyba tamto było mniej, tamto stylowe jeżdżenie było chyba mniej bezpieczne niż to dzisiaj. Wiesz, to wszystko ma swój czas, prawda? I te technologie, które są obecnie w narciarstwie, tak jak sama powiedziałaś, sprzęt jest, ja powiem, no dużo łatwiejszy. Te narty, mówi się, teraz same skręcają. Rozmawiamy o sprzęcie. Jaki ten sprzęt jest w ofercie w sklepach dzisiaj? To jest nieprawdopodobne, jak w tym wszystkim się znaleźć, jak dobrać sprzęt, kiedy jesteśmy absolutnymi nowicjuszami. Na pewno trzeba zdać się na kogoś, tak? Powinniśmy mieć zaufanie do sprzedawców, ale nie zawsze. Już wcześniej też mówiłaś o tym, że jeździsz na nartach przede wszystkim z instruktorami. No, narciarstwo to sport techniczny, więc ten drobiazg, ten niuans, który ktoś podpowie, czasami czyni cuda i od razu jedziesz lepiej i to samo jest ze sprzętem. Nie wiemy, jaki sprzęt jest dla nas najlepszy. Ja mogę powiedzieć tylko takie generalne zasady. Po pierwsze, nie kupujmy tych nart wyczynowych, bo one nikomu do niczego nie są potrzebne. Są za długie i trudno się
skręca i też nie polecam. Oczywiście, dokładnie to jest tak, że one są po prostu trudniejsze, a jeżdżąc musimy mieć przyjemność. A przyjemność mamy wtedy, kiedy dobrze wyglądamy, dobrze jedziemy, szybko i ktoś nas pochwali. Więc te narty powinny być prostsze w obsłudze. Prostsza narta to na pewno krótsza narta. No teraz można powiedzieć, wszystkie są krótkie, ale dziewczyny jeżdżą na 1,57 m, to pewnie nikomu mają nic nie mówi. Mają 1,70 m parę wzrostu, mają 1,50 m narty. Kiedyś miałem 1,70 m parę, ja miałam narty 1,80 m. No ja słuchaj, jeździłam slalom jeździłam na 1,73 m, gigant jeździłam na 2,5 m i zjazd jeździłam na 2,20 m. Także jak sobie pomyślimy, jakie to są narty, to rzeczywiście jest zupełnie co innego. Teraz te narty przede wszystkim są taliowane. To co to talia, to my dobrze wiemy i to ciężko o nią zadbać, dużo łatwiej jest mieć narty taliowane, to wiem na pewno. I te narty przez te wycięcie, jakie mają, po prostu same skręcają. Ale to, że narta sama skręca, to nie znaczy, że te narty są bezpieczne, tak, i że ona za nas skręci. Tutaj jest ten trik taki, że ta narta króciutka, czyli 1,57 m dla kobiet, ona sama skręca, ale ona może tak skręcić, że my możemy salto na niej zrobić, bo ona tak po prostu obróci nas zupełnie. Więc trzeba to dobierać i przede wszystkim brać takie narty uniwersalne. Nie kierujmy się tym, że obejrzeliśmy super puchar świata i tam zobaczyliśmy, jak, nie wiem, Hirscher jedzie na slalomkach i powiemy, my takie slalomki chcemy. Bo są ładne, są czarno-różowe na przykład. No, są piękne. Narty są dzisiaj... A potem są jego. I w związku z tym są cudowne. Natomiast narta taka pośrednia pomiędzy slalomową a gigantową jest najbardziej wskazana dla osób, które po prostu jeżdżą dla przyjemności. Czyli jak wchodzę do sklepu, to chcę kupić nartę jaką? Narty, która jest bardziej slalomowa, ale na przykład kobietom polecam narty slalomowe męskie, czyli one mogą mieć 1,65 m, są dalej slalomką. Ale dla tych, co dobrze jeżdżą. Dla tych, co dobrze jeżdżą, jakie? Nie, to dla tych te slalomki, dla tych kobiet, co dobrze jeżdżą. Tak. Prawda? Dla kobiet, które się uczą, no, to muszą być takie narty, które są taliowane, ale one nie są ani przeszeregowane, takie uniseksy, można powiedzieć. Po prostu. Po prostu uniseksy, które spowodują, że jak będzie chciała ta osoba jechać prosto, to ta narta nie będzie sama skręcała jak slalomka i nie będzie dygotała. Natomiast jak będzie chciała skręcać, to też będzie łatwiej, czyli mniej siły musi wprowadzić, żeby tę nartę wprowadzić w skręt. No, a to jest dla nas ważne, bo naprawdę ta siła jest niezwykle potrzebna na nartach. Tak nie widać tego, co jak patrzymy w telewizorze. Pyk, tak, która się prosto skręca, a tutaj rzeczywiście nogi, mięśnie pracują. Wiesz, ja zawsze mówię, jak ktoś z nami jeździ na nartach, że słuchaj, jeżeli zjechałeś na dół albo zjechałaś i nie bolą cię nogi, to znaczy, że nie było dobrze. Bo można zawsze zjechać tak trochę słabiej. Natomiast trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby ten skręt był rzeczywiście pociągnięty. I nogi wtedy bolą. Jak balą, bolą, palą jak bolą, uda. Palą, to znaczy dobrze. Palą uda, tak. I to jest takie poczucie wtedy, że człowiek rzeczywiście coś dla siebie zrobił i jeszcze przy tym się spoci. I to taki czuć ten pot na plecach. No to fajne, co? No to jest dokładnie ta robota wykonana, po którą tam się jest. No, czyli przyjemność i robota. No co może być lepszego? Bo powiedziałaś nam, Monika, że by dobrze zjechać, to na dole musimy mieć poczucie bardzo dużego zmęczenia i takiego palenia w udach. Tak jest. Jak ktoś mięśni nie ma, to go nic nie ma, go co palić. Posłuchaj, każdy ma i te mięśnie, one dokładnie na nartach dowiadujemy się, które mamy. Wydawało nam się czasami, że nie ma takich mięśni, które mogą nas boleć, a na nartach okazuje się, że takowe są, ponieważ to są bardzo istotne mięśnie brzucha na nartach. To są bardzo mięśnie wszystkie, które trzymają kręgosłup. No i oczywiście nogi, ale nogi, pewnie każdy by odpowiedział, że trzeba mieć silne nogi na nartach, natomiast nie powiedzielibyśmy, że ten brzuch i mięśnie kręgosłupa, te wszystkie okalające kręgosłup są istotne. One są bardzo istotne. Brzuch słaby powoduje, że nie damy rady tych nóg pociągnąć tak jak chcemy. No więc to już chyba proste. No co robić? Harować tak, żeby... Tak jest. Żeby ten brzuch był twardy, żeby te mięśnie potrafiły nam nogi podciągać do góry i reagować. Bo narciarstwo jest cudownym, pięknym sportem i będziemy go zachwalać, ale jednak jest pewne niebezpieczeństwo. Tu upadek może być groźny. Ja nie chciałabym nikogo straszyć, bo to zupełnie nie na tym polega. Natomiast, żeby się nie bać, bo najgorsze jest się bać, prawda? To dobrze wiedzą wszyscy narciarze, że jak jedziemy, to nie trzeba atakować. No, zawsze, jak w życiu, tak. Trzeba po prostu atakować i wtedy wygrywamy. I w związku z tym, no, trzeba być przygotowanym o tyle, że czuć się pewnie. Żeby czuć się pewnie, no to trzeba tę siłę jakąś mieć, bo tam są mięśnie głębokie. To jest takie mądre słowo. Musimy mieć takie głębokie czucie, tak? Mówią wszyscy. To jest to, co
że te nogi same czują. Bo sama wiesz, jaka jest brzydka pogoda, jest mgła, nic nie widać. No co nam z tego? Wtedy w ogóle zamykamy oczy. Błędnik szaleje. Dokładnie. Robi nam się niedobrze czasami. I chcemy uciec. A jak tu uciec? No trzeba zjechać, więc to trochę niebezpiecznie, bo a już nie wiemy, jesteśmy czy, tam. Czy jest do dołu, czy do góry. Tak, tak. Bo w mgle nic nie widać. I wtedy są te mięśnie głębokie, które same czują głęboko wewnętrznie. One są nauczone. Bo mięśnie tak po prostu się uczą. One uczą się jeżdżenia po muldach, one same wyczuwają. No więc najpierw haru-haru takie trochę, żeby mięśnie pleców, żeby mięśnie brzucha, żeby mięśnie nóg. To takie siedzenie na piłeczce, genialne ćwiczenie. Słuchajcie, mamy te piłki, siedzimy bardzo często na biurze. Piłkach. Tak, w biurze, gdzieś. To stańmy na tej piłce, w takiej pozycji ugięte nogi i stoimy na niej. Starajmy się nią trochę przekręcać. Czyli taki pilates. Absolutnie. Trochę pilates. Absolutnie. A najpierw jak ktoś potrząśnie nam tą piłką i my musimy się utrzymać. Także taka drobna walka domowa może się przydać też. Ale to pewnie jako dodatek, bo podejrzewam, że takich ćwiczeń ogólnorozwojowych, no to trzeba trochę tygodni poćwiczyć przed tymi nartami. Jeszcze mamy trochę czasu, niedużo, ale sezon narciarski trwa do końca marca i w niektórych regionach Europy nawet dłużej. I warto być za pan brat ze sportem. Ja to zawsze powtarzam naszym słuchaczom, że trzeba ćwiczyć, trzeba dbać o siebie, trzeba pięknie wyglądać, mieć wiarę w siebie, a jeszcze przy okazji, jak można dobrze na nartach pojeździć dzięki temu, że mamy silne nogi, tym lepiej. Ale skoro mówimy o przygotowaniach do nart i zahaczyłaś o temat bezpieczeństwa, narty są szalenie niebezpieczne. Znamy ze świata bardzo znanych osób wypadki śmiertelne. Przykład Kennedy'ego na przykład. Czy też Schumachera, który przypłacił niemalże życiem zjazd z dzieckiem po oślej łączce. Kwestie kasków, które nie wszyscy nosimy, kwestie odpowiednich spodni, dobrze dobranych nart, ustawionych wiązań i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w twoje buty, bo to ty masz o tym opowiadać. Ja to po prostu kocham i dawno we krwi, dlatego o tym mówię. Kalina wszystko wie, tak naprawdę. Ale to dzisiaj ty jesteś bohaterką tego spotkania. Z nami dzisiaj Monika Alechowska-Wróbel. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na nartach. No słuchajcie, narciarstwo... Ja bym chciała powiedzieć, że jest bezpieczne, dlatego że mamy też ten sprzęt coraz lepszy i on pozwala, wspominałyśmy o kaskach, kask musi być dopasowany. To też jest tak, że na przykład kobiety nie za bardzo lubią zakładać kask, bo fryzura, bo wszystko się zepsuje, bo gorąco. A poza tym jest mnóstwo pięknych czapek, to jest jeszcze bardzo istotne. Natomiast kask musi być dopasowany. Tak? On nie może nam zupełnie jeździć gdzieś na głowie, tylko dlatego, że po prostu pożyczyliśmy sobie od kogoś, albo wzięliśmy od dziecka, albo daliśmy dziecku, jeszcze nie daj Boże. W związku z czym on musi być dopasowany, ciasno siedzieć na głowie. Jeśli chodzi o narty i ustawienie wiązań, też zaufajmy tutaj specjalistom i nie bójmy się powiedzieć, ile ważymy, jak nas pytają. Trzeba to powiedzieć, dlatego że siła rośnie wprost proporcjonalnie po pierwsze do naszych umiejętności narciarskich, czyli im lepiej jeździmy, tym mocniej możemy mieć ustawione wiązania, bo to wiązanie musi po pierwsze się wypiąć wtedy, kiedy chcemy, ale też nie wypiąć się wtedy, kiedy na przykład uderzymy o muldę. Więc tutaj ta waga jest istotna, bo oni potrafią to policzyć, że z dużą siłą uderzenie i wypnie nam się narta. No i chyba nie ma nic gorszego, jak jedziemy dosyć szybko na lodzie i narta sama nam odjeżdża. Więc te ustawienia wiązań, no i zrobienie sprzętu. Słuchajcie, nie bójmy się tego, że narty powinny być naostrzone. One powinny być również nasmarowane. Bo zdarza się, prawda, jedziemy i na wiosnę, szczególnie są takie warunki, taki się robi taki lekki, ciepły śnieżek na wierzchu. I tak jedziemy dosyć szybko, prosto i zahamowanie, tempo. bo wjechaliśmy na taki rozmoknięty śnieg i wtedy dobrze jest, jak narty są nasmarowane. To nie tylko po to, że one mają jechać szybko. Ta narta taka natłuszczona, ona normalnie jak cera potrzebuje też kremu, potrzebuje tego, żeby się przygotować. Także narty nasmarowane, naostrzone i też naostrzone do dobrze. Sezonu, po prostu. Przygotowane do sezonu. I no teraz jest mnóstwo tras ze sztucznym śniegiem, prawda? Więc na tym sztucznym śniegu to jest śnieg dosyć tępy, a szybki. W związku z czym tam narta musi być ostra na całej swojej długości. To nie jest tak, że ktoś ostrzy narty tylko dlatego, że jest najlepszym narciarzem i musi mieć naostrzone narty, bo tutaj będzie się ścigał. Każdy z nas musi mieć naostrzone narty właśnie z powodu komfort bezpieczeństwa. Komfort jazdy, bezpieczeństwa. Oczywiście. I przyjemności z jazdy. Tak. A powiedz mi, jak to jest ze spodniami narciarskimi, bo też kiedyś słyszałam taką opinię, że nie mogą być to spodnie śliskie, bo jeżeli dojdzie do upadku na stromej górze, po prostu jak lawina polecimy w dół, a takie tępe spodnie zabezpieczą
nas w pewien sposób przed taką zjazdem. Wiesz co, tu chyba bym powiedziała, że to jest już za dużo powiedziane, wiesz, bo to jest tak, że teraz jest praktycznie ślisko wszędzie. To znaczy, jak mamy sztuczny śnieg, to czy my polecimy na takich spodniach, one i tak będą śliskie i będą szybko jechać. Ja też uznaję tak, że trochę co nie dojedziesz, to wyglądasz. W związku z czym trzeba się tak ubrać, żeby się dobrze w tym czuć, żeby było fajnie, żeby były dobre kolory. I tutaj bym naprawdę, po prostu no, też musi być wygodnie. To jest po pierwsze. Tak? Nie mogą być spodnie ciasne, albo na przykład spodnie za długie, które spadają nam i wjeżdżają pod narty, bo też takowe widziałam. Na przykład spodnie snowboardowe, często używane do jeżdżenia na nartach, są naprawdę tak szerokie i długie, że wchodzą pod narty. Nie nadają się do zupełnie inne sporty. O snowboardzie nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ja nie mam nic do powiedzenia. Ty nie parapet. Monika też się nie zna. Także wracając do nart, powiedziałaś o tym, że trzeba to wyglądać. Cała otoczka narciarstwa, wyjazdów narciarskich tak się w pewien sposób też zawsze krąży temat wokół, a co masz nową kurtkę, masz nowe buty, rękawiczki, te piękne czapki, cudowne kaski, bo w tej chwili te kaski są też bardzo ciekawe, bardzo ładne i bardzo twarzowe. Do tego gogle, które dopełniają i stawiam kropkę na D, to wszystko jest szalenie ważne. Więc pamiętać też musimy o tym, żeby te stroje były odpowiednio dopasowane, wygodne, tak jak powiedziałaś, ale wcale się nie bójmy tego, żeby one były po prostu ładne. Jak się ubrać? Ładnie, wygodnie, nowocześnie i tak, żeby to lubić. To w związku z tym możemy trochę zaszaleć, tak? Możemy zaszaleć na nartach, dlatego że teraz materiały są technologiczne. To jest nieprawdopodobna wygoda. Teraz już nie jest tak, że wiatr nas przewieje. Słuchajcie, to co ja mogę powiedzieć, kiedyś jak jeździliśmy z jazdy w tych cieniutkich kombinezonikach, no to trzeba było naprawdę wkładać różne rzeczy pod spód, nawet bieliznę gazetę. Bieliznę termiczną, której nie było. To w ogóle było w sferze marzeń, tak? Wielkich planów, więc normalnie tu na klatę pod spód wkładaliśmy na przykład gazetę, które nie przepuszczały powietrza, więc jak zjechałeś z prędkością, no bo jedzie się ponad 100 km na godzinę na zjeździe, to trzeba było to chronić w ten sposób. Teraz cieniutka bielizna termiczna. Zaufajmy temu, że coś, co cienkie, też jest ciepłe i też przepuszczalne, bo mówiłyśmy, że to jest wysiłek, bo jednak jak jesteśmy spoceni na dole, więc niech ta bielizna przepuszcza to w drugą mańkę i później musimy wsiąść na wyciąg, więc też to mrozi. Więc ten dobór stroju jest niezwykle istotny. Nie bójmy się tego mówić, że należy inwestować i są tańsze i droższe, ale należy je mieć. Warstewki też są mile widziane. Warstwowe ubieranie się, czyli jednak jakieś dwie warstwy bielizny i na to cienkie kurtki, bo kurtki wcale nie muszą być w tej chwili grube. No, od puchu w ogóle odchodzimy, bo jest nieekologiczny, nie zabijamy, nie ma puchu. Teraz są takie materiały technologiczne, że już nie mówimy o puchowych kurtkach, które nas chronią, tylko są zupełnie inne, ale wygoda musi być, ta przepuszczalność i żeby było nam ciepło, bo wyciągiem jedziemy w górę, no jeżeli nie jest to gondola, no to jednak jesteśmy cały czas na powietrzu, a potem z powrotem od razu zaczynamy jazdę w dół, kiedy jest ta przepuszczalność ogromna, no i wiatr. Tak, więc te kurtki nowoczesne oczywiście chronią przed zimnym fantastycznie i przed tym niesympatycznym wiatrem, który w górach czasami duje i to równo. A najgorsze jest to, że jak zjedzie się na dół, człowiek jest rzeczywiście mokry, spocony, rozpina wszystko, jest mu gorąco, wsiada na krzesełko, którym 20 minut jedzie na górę. Tak. I jeszcze takie powolne zamrażanie. Powolne zamrażanie, to jest rzeczywiście straszne. I posiadając na sobie dobrze dobraną bieliznę, czyli tak jak powiedziałaś, ubieranie się na cebulkę, jedna, druga bielizna, można jeszcze jakąś bluzę softshella jakiegoś założyć i fajną kurtkę, która jest slim fit. Jeszcze raz najbardziej. Jak najbardziej, bo tak, jest cienka, ciepło. Bo już nie ma tego grubasa takiego w wielu puchowych. Tak? Ona jest cienka, ciepła, no nic lepiej. Czyli można w tej chwili naprawdę wybierać, przebierać i pięknie na tych nartach wyglądać. Posłuchajcie, to też cieszy. No to wyjazdy na narty mają to w sobie, że oprócz tego, że jesteśmy zawsze ze znajomymi. To jest styl życia. To jest pewien styl życia. Ta otoczka daje nam po prostu szczęście. To są wyjazdy, na które się człowiek szykuje, zabiera kompletnie inne rzeczy, kompletnie inne poczucie humoru. Kompletnie innego siebie. Cztery strony piękna w Chili Z. A z nami dzisiaj Monika Lechowska-Wróbel. A teraz ja bym chciała Ciebie usłyszeć, gdzie ma na te narty jechać. Czy jedziemy w Polsce, czy jedziemy za granicę i od czego to zależy?
Jest taki mit, że jak ja nie potrafię jeździć, to powinienem najpierw pojechać, czy powinnam pojechać tu gdzieś do Zakopanego, obok Białka, Niebiałka i tam się poprzewracać, nauczyć, dopiero potem pojadę gdzieś za granicę. Absolutnie nie ma nic bardziej błędnego. Jak pojedziemy do Austrii, no bo to jest najbliżej, oczywiście możemy nawet jechać na Słowację, bo tam już jest mniej ludzi, ale jak pojedziemy do Austrii, znajdziemy to, co potrzeba. Jak potrzeba płasko, będzie płasko, jak potrzeba krótko, będzie krótko. I to w każdym resorcie na czas. W każdym, praktycznie w każdym resorcie jest więcej tych słabszych tras niż tych trudniejszych. Tych trudniejszych musimy trochę poszukać, poszperać, gdzie one będą. Natomiast tych dla początkujących jest wszędzie dużo i one są przede wszystkim codziennie przygotowane, czyli nie mamy tego stoku takiego zaoranego i z tym milionem ludzi rano, bo tak jest w Białce, tak jest w Zakopanem. Ja kocham Zakopane. Mieszkałam tam x lat, tam trenowałam i każdy z nas, który tam był, będzie wracał do tego folkloru, do tych ludzi, do tego czegoś, bo ja nie potrafię tego określić. Do tego polskiego górala, który jest, tak jest. Który jest dla nas fantastyczny. Kiedy indziej porozmawiamy o tym wszystkim więcej. Tak jest, to nie temat na dzisiaj. Tak, ale tam nie ma gdzie pojeździć. Tak naprawdę nie ma gdzie pojeździć. Pojedziemy na Świętą Górę Kasprową, bo ją kochamy, bo ją lubimy, bo się tam spotkamy ze wszystkimi, którzy właśnie ją kochają, ale nie pojeździmy. Do Zakopanego, to już się utarło 2 lata, jedziemy się pokazać. Raz w roku trzeba, nie? No, to trzeba to swoją świeczkę zapalić i do Zakopanego pojechać. I na Kasprowy wjechać, przypomnieć sobie dawne czasy, bo kiedyś było tak, że przynajmniej za moich czasów, to była jedyna góra, gdzie można było pojeździć. Ja na tą górę wchodziłam na piechotę, żeby móc jechać. Ja też. To na pewno wchodziłaś, ja wiem, bo to wszyscy, nie było miejscówek, ta kolejka była tak mała. Nie było miejscówek przecież przed sprzedaży. Kupowało się od konika, żeby jeszcze kupić od tego konika, to w ogóle było niemożliwe, tam trzeba być o 6 rano. Więc tak naprawdę narty na plecy, buty narciarskie, wtedy 50-kilowe na plecy i szło się na Goryczkową, a tam na przykład wyciąg nie chodził. I co? I powrót. Tą samą trasą. I powrót tą samą trasą, tylko już z nartami. Także to wszystko już za nami. Te czasy rzeczywiście się zmieniają. Te warunki narciarskie polskie też się poprawiają, bo z tego co wiem, to Szczyrk ma coraz większą, bogatszą ofertę. Białka Tatrzańska tak samo. Bukowina również. No i w Zakopanem chyba górale się w końcu dogadają. No ale ci, co jeżdżą i ci, co się kiedyś na Kasprowym nauczyli jeździć, to chyba wolą pojechać na granicę. Mówimy o tych naszych górkach, które są, no przede wszystkim jest coraz cieplej. Mamy coraz mniej śniegu. Ja nie wiem, ten rok, teraz, co się dzieje, ja się nie zgodzę. To jest coś nie nieprawdopodobnego. Górale mówią, że nie dwa są w stanie... metry na śnieżce dzisiaj. Tak, oni są w stanie opanować tego, co się dzieje, ale to jest rzeczywiście ewenement. Natomiast po prostu tego śniegu jest coraz mniej. Jest na tyle ciepło, że nie można robić sztucznego śniegu. I nawet te małe górki, które mamy dookoła Zakopanego, czy nawet Szczyrk, który miejmy nadzieję, bo jest pięknie obłożony armatkami śnieżnymi, no nie jest w stanie sprostać. I teraz wyjeżdżając gdzieś wyżej, bo po prostu wyżej są te płaskie górki w Austrii czy we Włoszech. No lodowce tam, są płaskie dokładnie, przecież. Dokładnie. No Dachstein na przykład w Austrii jest totalnie płaskim lodowcem i jest śnieg na pewno gwarantowany. Więc jak już mamy na przykład ten jeden urlop, jeden wymarzony ten tydzień, to lepiej jechać tam, bo mamy na pewno śnieg, mamy na pewno miejsce, w którym znajdziemy coś dla całej rodziny, bo to też jest tak, że mamy zróżnicowane umiejętności. Wspominałyśmy, że fajnie jest mieć trenerów. No tak, bo tak, dzieci możemy wrzucić do trenera, żonę możemy też rzucić, facet sam gdzieś jedzie ale dalej. Ale facet też może być w tej grupie lepiej jeżdżącej, z chłopakami, jeżdżą razem, ustawiają tyczki, rywalizują, to jest to, co panowie lubią. To są właśnie te nowoczesne wyjazdy, które wy organizujecie z mężem wspólnie. Wyjazdy, które są dla całych rodzin. Ja miałam przyjemność na takim wyjeździe być. I jest rzeczywiście opieka trenerska, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo czy chcę, czy nie chcę, mam zorganizowaną grupę. Oczywiście mogę się od niej odłączyć, ale po pierwsze znają trasy. Ja jestem gdzieś w nowym miejscu, w austriackim Iżgl na przykład byliśmy. To jest fantastycznym ośrodkiem narciarskim, przeogromnym. Jeżeli jesteśmy tam 3 czy 4 dni, to naprawdę mamy mało czasu na zwiedzanie. Musimy wiedzieć, gdzie jedziemy na 3000 metrów, zjeżdżamy tu. Możemy zjechać sobie, zobaczyć stronę szwajcarską na przykład, potem zjedziemy do austriackiej strony, ale jest godzina 12, musimy się spieszyć, bo przez 4 godziny tej pętli nie zrobimy. Tak. I do tego nam jest też potrzebny trener. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, i z trenerem, i narciarstwo to sport towarzyski, bo to jest sport, w którym można jechać razem. Ja nieraz miałam takie osoby, które po prostu zapierają się i mówią, nie zjadę. Nie ma takiej opcji. Tak, ja też jest widziałam. Stroma góra, nie zjadę. Tak, siada na stoku, wyjmuje kanapkę i mówi, i koniec, ja blokada. Koniec, jest blokada, tak jest. I, słuchajcie, naprawdę druga osoba jest w stanie przekonać, dać poczucie bezpieczeństwa, pokazać, jedź za mną, albo jest za tobą. I miałam parę takich osób,
i naprawdę zaufanie z każdej, jeżeli umiemy tylko choć trochę, to co powiedziałam na początku, zatrzymać się musimy umieć. Z każdej góry zjedziemy. I nie mamy powodu mieć takich, takich momentów, w których mówimy nie. I tu są potrzebne te osoby obok. Fajnie jest jeździć w grupie. To jest ciągle jakiś challenge. No, widzę kogoś, ktoś jest trochę lepszy. Jedni mają element rywalizacji w sobie i mówią, muszę dogonić, muszę być lepszy. Ktoś inny mówi, no to ja nie pojadę, niech mi ktoś pokaże jak. Sport, narciarstwo w ogóle jest szalenie, szalenie towarzyskim sportem, bo jak ktoś nie chce jeździć, to przecież może siedzieć w knajpie. Jedziemy z przyjaciółmi, a jak nie, to jedziemy z organizowaną grupą, gdzie tych znajomych narciarskich na pewno nabędziemy. Oni się pojawią, bo to są ludzie o specyficznym charakterze, ci co na nartach jeżdżą, prawda? Słuchajcie, narciarstwo to jest sposób na życie po prostu. No, to jest sposób na życie i to, co można znaleźć na nartach, to nawet nie tylko narciarstwo. Tam jest dużo zabawy, dużo dobrego humoru, endorfiny wydzielają się cały czas i przy tym jeszcze mamy takie poczucie naprawdę dobrze wykonanej pracy i jeżeli ktoś nawet sportu nie uprawia na co dzień, to tam jedzie na narty i mówi, ja mam sport. Tak, siedzi w tej knajpie albo na dole stoku się opala i czeka. Boi się w knajpie na przykład, tak? Tak jest. Też może być. Tak jest, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której ty mi dzisiaj powiedziałaś. Ja przez tyle lat jazdy na nartach nie wpadłam na to, bo wiele kobiet wraca właśnie po takim wyjeździe tygodniowym, dwutygodniowym i mówi, tyle ćwiczyłam, tyle kalorii codziennie spalałam i musiałam z tymi nartami chodzić i starałam się ograniczać jedzenie, no bo jeszcze też umówmy się, ta kultura jedzenia na nartach i picia jest czasami straszna, że tam można bardzo dużo zjeść i dużo wina dobrego wypić, ale wracają kobiety, mówią, ja przytyłam, mimo że ja się pilnowałam, moje nogi są dwukrotnie grubsze niż były, co się dzieje? Całkowita prawda, ale ja mogę tego powiedzieć. Tydzień później jest cudownie. Tydzień później po powrocie po nartach te nogi zaczynają być chudsze niż przed wyjazdem. I tego się trzymajmy, o tym pamiętajmy zawsze. Dlaczego nogi tyją? Nie, absolutnie. Nie, to jest dlaczego nogi tyją. No, zaczynamy coś trenować i to jest sport siłowy, czyli ta siła, załóżmy jesteśmy 7 dni. 7 dni pakowania siły w nogi. One zaczynają puchnąć, zaczynają zbierać się woda, zaczynają się zbierać kwasy mlekowe, no wiadomo, mamy zakwasy. I teraz chwilę potrzeba, żeby to odparowało, żeby te mięśnie, które się przez te 10 dni czy 7 ukształtowały, wróciły do swojej formy i wtedy zaczynamy być chudsze. Naprawdę, słuchajcie, no warto uwierzyć, to jest taka dla kobiet już rada. Jeżeli już mówię, nie trenujemy normalnie, jedziemy na narty, traktujemy to i jako zabawę, i jako dobry sport, i coś, co nas wyszczupla. Jeśli chodzi o jakiś celulit, świetna sprawa. Wiadomo, że nie zlikwidujemy go w 7 dni, jak tam jesteśmy, ale dobry początek. I te nogi później chudną. Także ten pierwszy moment, kiedy spodnie zaczynają być ciasne na nartach, dżinsy przede wszystkim, 7 dni później, czyli po powrocie do domu, relaks i po 7 dniach spodnie spadają. Tak, ale teraz jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli ktoś bardzo dobrze technicznie jeździ na nartach, to on się mniej zmęczy, jak nie będzie chciał, niż ten, który jeździ siłowo, bo mu brak umiejętności. Ale dlatego zachęcam, żeby nie udawać. No nawet jak ci, co jeżdżą dobrze technicznie, jeżeli wychodzą, to muszą sobie zadać trud. Słuchajcie, ja to sobie zawsze gdzieś w głowie ustawiam taki slalom przed sobą. Nawet jak jadę zupełnie w luźnej jeździe, to ja mówię teraz naprawdę na takich 40 bramek. Bo taki normalny slalom może mieć 50-60 skrętów. I teraz ja ustawiam go w myślach i po prostu staram się jechać, tak? Czyli mam jakiś wertykal, mam ciaśniej, mam głębiej, mam wyżej. Krótkie, długie tak skręty po prostu. Jakieś takie własne story przed sobą i sama ze sobą walczę. No i to męczy. To męczy. Tak, w związku z tym optymistycznym akcentem pożegnamy się z Moniką, której bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z nami. A dziękuję i do zobaczenia na stokach. Absolutnie, do zobaczenia na stokach. My pewnie spotkamy się po sezonie i podsumujemy ten sezon, który zapowiada się naprawdę świetnie, bo śnieg sypie w całej Europie, nie tylko w Polsce. W związku z tym kupujmy narty z osobami, które się trochę znają na tym i nam poradzą. Nie liczmy tylko i wyłącznie na samych sprzedawców. Jedźmy w fantastyczne góry, cieszmy się wypoczynkiem, doznawajmy dużo dopaminy i dzielmy się potem tym, co nas spotkało. Zarażajmy coraz więcej narciarzy. Niech nas będzie coraz więcej. Miłego popołudnia. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, Monika. Ja. Cztery strony piękna w Chili Z.